jesteś dobry. Ty jesteś dobry, o Panie, Twa łaska jest wieczna. Ty jesteś dobry, o Panie, Twa łaska jest wieczna. Ty jesteś dobry.
Dziękuję bardzo. Bogu nie będzie chwała, nie będzie dzięki. Wiecie, kiedy Marek tutaj mówił, przypomniał się mi takie jedno przeżycie, takie, nie przeżycie, ale takie świadectwo, czy ktoś opowiadał, nie wiem nawet, czy wierzący człowiek to był, czy nie, opowiadał o jednym zdarzeniu. Mówi, szedł plażą i było po, jak się to nazywa, po przypływie. Kiedy jest przypływ i potem woda się wycofuje, było, cała plaża była zasłana rozgwiazdami, takimi stworzonkami małymi, takie miękczaki. I wiecie, była pusta plaża, było to rano, wcześnie rano i on tak szedł, przechodził się tą plażą, patrzył się, wszędzie się tego ruszało, było tego cała masa, tysiące, miliony tych zwierzątek było. I zauważył na horyzoncie gdzieś tam jedna mała dziewczynka, może koło 5-6 lat, chodziła, biegała po plaży boso i wrzucała te rozgwiazdy do wody, te, które były na piasku, uwięzione tam. I on tak przyglądał się i chwilę przyglądał i potem na ten ogrom tych zwierzątek i raz na nią się patrzył. I w pewnym momencie podszedł do niej i pyta się jej, słuchaj, ale ty popatrz, jak dużo tych rozgwiazd jest, ty tylko kilka uratujesz. Czy to ma w ogóle jakiś sens? I ta mała dziewczynka popatrzyła swoimi wielkimi, okrągłymi oczami na niego i powiedziała, dla tych kilka, które uratuję, to ma sens. I wiecie, to jest właśnie Ewangelia. To jest to, że my czasami myślimy, co ja potrafię, co ja taki malutki, co ja tam kilka trochę tylko zaproszę kogoś, tylko świadectwo powiem, tylko kilka słów, ale to ma sens. Dlatego chcę was też zachęcić tym. A ja chciałbym czytać Słowo Boże z Ewangelii Łukasza. Otwórzmy nasze Biblię, Ewangelię Łukasza, rozdział 14, od 15 wiersza. Gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, rzekł do niego, błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on rzekł, czyli Pan Jezus, pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swojego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I zaczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy rzekł mu, kupiłem pole i muszę je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Inny rzekł, żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił, sługa doniósł o tym swemu panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego, wyjdź prędko na place i na ulice miasta, sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, ślepych i chromych. I oznajmi sługa, panie, tak się stało, jak rozkazałeś i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł Pan do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Wiecie, to jest ulubione słowo pastorów. Brzmi ono zazwyczaj tak, na wszystko macie czas, tylko nie przyjdź na nabożeństwo. Ale ja ominę tę część, zazwyczaj to jestem skłonny do tego, żeby podkradać słowo. Już się dzisiaj żartowaliśmy, śmialiśmy się z pastorem, że podkradam słowo, ale tym razem może nie będę podkradał. Wiecie, to jest tak, ja mam starszego brata i młodszego. Ja wam powiem, jak to jest z tym podkradaniem. Kiedy mój starszy brat, on sobie, mieliśmy klocki takie drewniane, ktoś kiedyś nam kupił, jak byliśmy dziećmi, klocki i on układał zawsze jakiś tam zamek, jakiś tworzył jakieś tam dzieło. Kiedy on sobie to ułożył wszystko, ja czekałem do samego końca, kiedy widziałem efekt końcowy, to podszedłem i jeden klocek z dołu wyciągłem, wszystko się rozsypało. I wiecie, tak to jest z tym podkradaniem też. Ale kilka lat później urodził się młodszy brat. Historia się powtórzyła w inny sposób, więc ja wszystko na wyższe półki musiałem dawać. I tak to jest. Ale wiecie, chciałbym na coś innego zwrócić uwagę w tej historii. Ona ma wielkie przesłanie. Ta historia, Pan Jezus ją opowiedział i ona ma przesłanie. Ja słyszałem wiele kazań na ten temat, wspaniałych kazań i na pewno słyszeliście. I wiecie, Słowo Boże jest tutaj w przenośni użyte. Wielu ludzi tłumaczy w przenośni. Jest to o przyjęcie Jezusa Chrystusa. Jest to o nowe zrodzenie. Przychodzi czas, kiedy Bóg zaprasza ciebie, abyś skorzystał z nowego życia, abyś skorzystał z Jego wieczerzy. I możesz skorzystać albo nie. Jest też przesłanie, że możesz jako nowonarodzony człowiek, jako ktoś, kto jest wierzący, kto już zna Pana, chodzisz za Nim, ale masz tyle zajęć, możesz mieć tyle różnych ważnych rzeczy. To nie są błahostki, to są ważne rzeczy. To mogą być rzeczy biznesowe, to mogą być rzeczy rodzinne, mogą być o pracę. I to może być nawet chodzić kwestia o życie. Ale są takie rzeczy, które oddalają, które po prostu stawiasz na pierwszym miejscu, nie na pierwszym miejscu, by z Bóg, ale te rzeczy i one
nie pozwalają jakoby przyjść na wieczerzę, którą zgotował Bóg, zgotował Pan. Ale ja chciałbym zwrócić na coś innego uwagę. Uwagę zwrócić na tego, który przygotował tę wieczerzę. Wiecie, głównym autorem dzisiejszego kazania będzie ten, który przygotował. Z tego względu, że Pan Jezus był zaproszony do, wcześniej gdybyśmy czytali od początku, 14 rozdział, Pan Jezus był zaproszony do jednego z, jak tutaj jest nazwane, przedniejszych faryzeuszy, więc przebywając w jego domu nie używał słowa Bóg Ojciec, albo nie powiedział mój Ojciec w niebie przygotował wieczerzę, ale użył przenośni, aby zwykli ludzie, aby wszyscy mogli zrozumieć i aby każdy mógł wziąć coś do siebie. Gdyby, tak myślę sobie, gdyby użył tego słowa, wiecie, jakie wywoływało ono kontrowersje, kiedy Pan Jezus kiedyś powiedział, że Ojciec mój w niebie. To była wrzawa, to była burza. I wtedy mogłoby być więcej zamieszania. Dlatego Pan Jezus użył, pewien człowiek przygotował niesamowitą wieczerzę. Przygotował wszystko, najwyborniejsze. Przygotował coś niesamowitego, coś porządnego, coś, co jest niewyobrażalne dla naszych wyobraźni. Przygotował wieczerzę dla bardzo wielkiego zgromadzenia. I ja chciałbym, aby autorem dzisiejszego zgromadzenia, aby był właśnie ten człowiek, a ten człowiek to jest Bóg Ojciec, który jest w niebie. Halleluja. Amen. Więc my nazwijmy Go Ojcem. Bóg Ojciec, nasz tatuś, przygotował wieczerzę, przygotował niesamowite rzeczy. A jeżeli bym miał zatytułować to kazanie, to niech będzie brzmiało i niech będzie zapełniony dom mój. Wiecie, niesamowite przesłanie jest w Słowie Bożym. Jest tutaj napisane, że Bóg Ojciec, On kocha, On lubi przebywać z ludźmi. On lubi przebywać z Tobą i ze mną. Od początku świata, od początku, kiedy stworzył człowieka, On marzył o tym, aby mieć z Nim relację, aby mieć z Nim społeczność. I tak też się działo. On spotykał się, każdego dnia przychodził do Adama, przychodził i rozmawiali, przychodził i mieli dobry czas. Przychodził i rozmawiał. Wiecie, kiedy czytam pierwszą Księgę Mojżeszową, to zaskakuje mnie to i jest to dla mnie niesamowite zachęcenie, że Bóg, sam Bóg, który to stworzył wszystko, On przyszedł do Adama i mówi: Adam, widzisz te wszystkie zwierzęta? One będą przychodzić do ciebie, a ty będziesz im nadawał imiona. Niesamowita odpowiedzialność, niesamowita współpraca. Przecież Bóg dobrze mógł wiedzieć, że ten będzie słoń z trąbą, będzie się nazywał słoń, czy elefant, czy jak to chciał jakkolwiek nazwać, że żyrafa ze względu na długą szyję będzie żyrafa. Wiecie, Bóg mógł nadać od razu imiona tym zwierzętom. Ale On powiedział: Adam, ty będziesz nadawał imiona. Ty będziesz, jak ty ich nazwiesz, na całe wieki będą tak się nazywać. Wyobraźcie sobie to przez chwilę. Nie jest to wspaniałe? Święty Bóg, potężny, który stworzył świat, który stworzył ziemię, który stworzył wszystko, co żyje, jest napisane, że mrowie żyjących istot, jeżeli chodzi o wodę, jeżeli chodzi o wszystkie żyjące rzeczy, jeżeli popatrzymy na jakiś film przyrodniczy, który pokazuje mnóstwo tych wszystkich żyjących istot, które żyją w wodzie, na ziemi, w powietrzu, to naszego Boga naprawdę tylko wielbić i wielbić. Halleluja. Amen. To jest nasz Bóg Ojciec. I On właśnie w tym wszystkim, w tej wspaniałości, On ciebie i mnie, On człowieka postawił jako na pierwszym miejscu. On nawet powiedział: stworzymy go na swój obraz i na nasze podobieństwo. Będzie dokładnie taki jak my. Wiecie, zwierzęta nie mają tego, co ma człowiek. Są piękne, są czasami inteligentne, ale nie mają tego, co ma człowiek. Dlatego Bóg stworzył człowieka wyjątkowo na swój obraz i swoje podobieństwo. I On od początku chciał mieć społeczność z Nim. Nawet stworzył pomoc, kiedy widział, że już, wiecie, człowiek, kiedy miał Boga blisko i że wszystko ma, ale on widział, że przydałby się mu ktoś, kto jest do niego zupełnie podobny, gdyby byłaby mu pomoc przydatna. Taki żart słyszałem kiedyś, że przyszedł Pan Bóg do Adama i mówi: Adam, chcę ci stworzyć pomoc i tylko musisz mi oddać nogę. Stworzę ci pomoc. A Adam zażartował, mówi: Panie Boże, a jakbym oddał żebro, to co wyjdzie? I wiecie, Pan Bóg stworzył nawet pomoc po to, aby mogli mieć relacje ze sobą razem. I On się w tym cieszył. Wyobraźmy sobie, że Bóg nawet cieszy się w tym, kiedy my się cieszymy. Zauważamy to? Wtedy, kiedy my mamy radość, kiedy my mamy satysfakcję, kiedy my się cieszymy, to On nie patrzy się z założonymi rękami i nie jest zazdrosny. No, gdybym nie stworzył człowieka, to zająłby się mną. Gdybym mu nie dał pola, to by nie kupił wołów i przyszedłby na moją wieczerzę. Bóg nie robi takich rzeczy.
On jest Bogiem miłosiernym. Ja już kiedyś na tym miejscu mówiłem, ale wiecie, w Słowie Bożym kiedyś znalazłem taki wspaniały odnośnik, że Bóg nawet nie czuje miłości do człowieka. On jest miłością. Amen? To jest myślą przewodnią naszych serc. Że On nawet nie jest taki, że raz czuje miłość, a drugi raz nie, bo ma inny zły dzień. On nie ma czegoś takiego. U Niego nie ma nawet chwilowego zaćmienia. On po prostu jest miłością. Bóg jest miłością i wszystko, co robi, to jest z miłości. Wszystko, co wokoło Niego się kręci, jest w miłości. Jest w tym, aby człowiek był blisko Niego, aby był szczęśliwy, aby mógł żyć w harmonii z Nim. I tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego jest napisane, że ten wspaniały Bóg Ojciec nasz, On przygotował wspaniałą wieczerzę. Przygotował ucztę. Na tym stole, na tych stołach, na tej uczcie znajdowały się najwyborniejsze rzeczy, najwspanialsze rzeczy. Wiecie, to, co się nam nie może wymarzyć, to, co jeden produkt, który jest może stawką żywieniową na nasz cały tydzień, to u Niego jest jedno do skosztowania, do zjedzenia. To jest najlepsze, co może być. Wiecie, ja o tym mówię i mi jest wygodnie. Wiecie dlaczego? Bo kilka razy w życiu miałem wizję, kiedy widziałem stół zapełniony. Powiem wam o jednym takim przypadku, kiedy byliśmy na spotkaniu modlitewnym. Wtedy chodziłem na młodzieżowe i kiedy uwielbialiśmy Boga, kiedy Bóg dotykał się naszych serc, dostaliśmy słowo od Niego i uwielbialiśmy, to w uwielbieniu, kiedy śpiewałem jakąś pieśń, zobaczyłem stół zastawiony. I wiecie, takiego stołu, to nie jest to, co jest na Sylwestra, to, co jest na weselu, to nie jest taki stół. To jest coś niesamowicie większego. Wiecie, kiedy stanąłem przy nim, to nie było kawałka miejsca, żeby tam było pusto na tym stole. Tam były najlepsze rzeczy, takie, których sobie nie potrafisz wyobrazić tutaj. I kiedy przyglądałem się na te owoce, na te dania, na te wszystkie dary, to wydawało mi się, że one się uśmiechają do mnie, że są pełne, że są niesamowite, że to jest takie, no nie ma czegoś takiego tutaj. Widziałem w swoim życiu dwa razy takie coś w widzeniu. I wiecie, kiedy na tym spotkaniu modlitewnym uwielbialiśmy Boga, ja widziałem ten stół, ja oczywiście siadłem i jadłem tam na tym stołem, bo jak jest stół zastawiony i ja jestem, to nie może być, żeby nie jeść z niego. Ale Bóg zwrócił uwagę na coś innego, że możesz jeść wszystko, co jest na tym stole. Dał mi takie słowo. Ja kiedy otworzyłem oczy, zobaczyłem jedna dziewczyna czy kobieta, młoda kobieta siedziała w ławce podczas tym uwielbieniu, kiedy wszyscy wielbili, cieszyli się, ona była smutna. I wiecie, ja powiedziałem, że kiedy Bóg zwrócił uwagę, to słowo powiedziałem na głos, a to było do niej. Ja powiedziałem, że możesz z tego stołu, jest tu obficie zastawiony, możesz brać nie tylko jeden dar, ale możesz brać wszystko. Możesz brać 2, 3, 4, ile tylko dasz rady, możesz z tego wziąć. Bóg nie daje ograniczeń. I wiecie, ona potem za jakiś czas mówiła świadectwo i długo męczyła się, biła się z myślą, że mówi, Panie, ja bym chciała mieć Twoje dary. Była osobą wierzącą, napełnioną Duchem Świętym. Modliła się i mówiła, ja bym chciała mieć dary, ale ja nie chcę tylko jednego daru. Ona myślała, że tylko jeden dar można od Boga otrzymać. Nie wiem, jak to jest możliwe, żeby taki myśli po prostu sobie w sobie, ale myślała tylko, że może jeden dar otrzymać od Boga. I modliła się i cały czas pytała się, Panie, no, mogę wziąć, ale nie mogę się zdecydować, który jest lepszy. Miewacie takie problemy czasami z wyborami? Czy wziąć to, czy wziąć tamto? Ja wam powiem, co rób w tym momencie. Bierz wszystko. I w Bożym stole właśnie jest taki coś. W Bożej gościnie, kiedy Bóg, Ojciec, przygotowuje wieczerzę, kiedy przygotowuje wspaniałą ucztę, to On nie daje ograniczeń. U Niego nie ma ograniczeń. Do Niego przychodzisz i możesz brać. I możesz brać. I właśnie takiego Boga Ojca chciałbym, abyśmy dzisiaj na nowo zapragnęli w naszych sercach. Na koniec powiem wam dlaczego. Ale wiecie, kiedy dzisiaj śpiewaliśmy, kiedy uwielbialiśmy Pana i Przemek chyba wyczytał w moim kazaniu, w moich myślach, o czym będziemy mówić. Śpiewaliśmy o Bogu Ojcu, który jest dobry cały czas. Cały czas. Jak się cieszyłem, kiedyśmy śpiewali tę pieśń. Cały czas. Wiecie, na nowo uświadomiłem sobie, że nie tylko teraz przez te 2 godziny. Na nowo uświadomiłem sobie, że nie tylko w niedzielę. Nie tylko, Panie, przez kilka chwil w naszym życiu. Ale przez cały czas Bóg jest dobry. Amen? Halleluja. I wiecie, Słowo Boże jest przepełnione tym poselstwem dla nas, że On ma dobre rzeczy dla Ciebie i dla mnie. On ma najlepsze rzeczy dla Ciebie i dla mnie. A jest to dowodem tego, że On chce, aby Jego dom był zapełniony. On nie chce, aby ten stół był pusty, aby tam nie było spożywane z tego stołu. On nie chce, aby to się zmarnowało. On chce, aby dom Jego był zapełniony. Jego serce jest
nie umiem tego powiedzieć słowami. Ale rozumiecie, co Boże Słowo chce powiedzieć. Kiedybyśmy czytali 14 i 15 rozdział, Marek też tutaj przypomniał takie słowo o synu marnotrawnym. Wiecie, bardziej mi podoba się miłosiernym ojcu. Ojciec, który nawet nie wysłuchał do końca tego syna. Nawet go nie wysłuchał. On sobie ułożył całą mowę. Całą pokutną mowę sobie wysłuchał. Popatrzcie na serce ojca. On go zobaczył, on wybiegł mu na spotkanie, on go przytulił i nawet nie dał mu dopowiedzieć słowa do końca, ale mówi do sługi, przynieś pierścień, przynieś ubranie najlepsze. Zróbmy ucztę, gdyż zaginął, a odnalazł się. Boże serce oczekuje. Kiedybyśmy inną historię tutaj wzięli, też z 15 rozdziału, jest napisane, że też Pan Jezus mówi, że pewien człowiek miał stado owiec, i 99 zostawił, bo się jedna zgubiła i poszedł za to jedną. Wiecie, jak on jest indywidualnie w twoje i w moje życie zaangażowany. Ja bym chciał przypomnieć wam na nowo, że nie jesteście kimś z tłumu. Nie jesteście kimś z wielu zaproszonych gości. Z tysięcy, z milionów może, tak jak tutaj oglądaliśmy. Nie jesteśmy z milionów, ale Bóg osobiście twoim życiem jest zainteresowany. Jeżeli do tej pory miałeś myśli jakieś wątpliwe i myślisz sobie, a ja się tam przyjdę, gdzieś się tam stracę w tłumie, przecież Bóg ma tyle znakomitych ludzi. Dzisiaj dla ciebie mam poselstwo, że jesteś tym jednym, który jest dla Niego najważniejszy w tej chwili. Zostawia 99, którzy myślą, że nie potrzebują pomocy. Idzie za tobą. Idzie dlatego, że wie, że ty potrzebujesz pomocy, że się zgubiłeś. Że zrobiłeś, podjąłeś może niewłaściwą decyzję, a teraz tego żałujesz. I myślisz sobie, mam za swoje, muszę odpokutować. I On idzie za tobą i On ciebie odnajdzie. Halleluja. Amen. Taki jest Bóg Ojciec. Taki jest Bóg, którego ja kocham, którego mogę wielbić, którego chcę wam głosić. Halleluja. Taki jest tatuś, Bóg Ojciec mój. Halleluja. I wiecie, On, tak samo jak w innej przypowieści, On mówi, że On nie da ci dopowiedzieć. Kiedy ty zobaczysz swój stan i mówisz, Boże, jaki ja jestem nędzny, to On nawet nie da ci dopowiedzieć, a On ma już najlepsze rzeczy dla ciebie. Już ma gościnę i On ma swoich ulubionych. Wszystkich razem zwołuje, tak jak tutaj jest powiedziane, aby się cieszyć, aby ucztować razem, gdyż ktoś, kogo bardzo kocha, kogo bardzo ukochał, odnalazł się. Halleluja. Wyobraź sobie, że jesteś tą osobą dzisiaj. Że On jest zainteresowany twoją osobą tak bardzo. Wiecie, jest jeszcze jedna historia tutaj. Czytajcie Ewangelię Łukasza. To jest lekarz, który napisał niesamowitą Ewangelię. I wiecie, jest taka jedna historia, że kobieta zgubiła grosz. Zgubiła jedną monetę. I wzięła i zaczęła sprzątać cały dom. Przewróciła do góry nogami cały dom. Przewróciła wszystko, żeby znaleźć ten grosz. Wiecie, ja sobie myślę, no dobra, gdyby to była stówka, to już prędzej bym może pozamiatał podłogę. Jakby to był 1000 złotych, to bym może nawet wysprzątał na igłę piwnicę. Wiecie, ale co by trzeba było, co ile by to musiało być, żeby cały dom do góry nogami przewrócić, żeby wysprzątać, przeglądnąć każdą szczelinę, żeby odkurzyć każdy najmniejszy moment, żeby odsunąć wszystkie szafy, żeby nawet zerwać listwy, bo tam też mogło wpaść. Żeby podźwignąć podłogę, wysprzątać wszystko. A kiedy znalazła, wiecie co tam jest napisane? Zwołała wszystkie przyjaciółki, zrobiła imprezę i mówi, cieszcie się, bo znalazłam ten grosz. I wiecie, to jest porównanie, jak bardzo ważny jesteś w oczach Bożych. Jak bardzo jestem ważny w Jego oczach. Halleluja. Wiecie, że On jest w stanie zrobić wszystko. On jest w stanie przewrócić świat do góry nogami, żeby znaleźć ciebie. Żeby ciebie odzyskać z powrotem. A ty się zastanawiasz, Boże, czy ja jeszcze mogę podejść do ciebie? Czy ja jeszcze jestem godny, żeby podnieść wzrok do ciebie? A On jest w stanie zrobić wszystko. Ja wam powiem więcej, On zrobił wszystko. Jezus Chrystus oddał swoje życie. Oni z Ojcem razem uzgodnili ten plan. To był doskonały plan Ojca. Halleluja. Ja kiedy patrzę się na Jezusa Chrystusa, za każdym razem muszę dziękować i wielbić. I słów naszych brakuje. Wiem, że kiedyś będziemy mogli wielbić Go bez ograniczeń, ale jesteśmy słowami ograniczeni. Chcielibyśmy wielbić Go tak, jak potrafimy. Dzisiaj takie słowo padło i wiem, że jest ono dla wielu z nas tutaj. Wzywaj mnie w dniu niedoli. Ja Cię wykupię. Ja Cię wyrwię z niedoli, a Ty mnie uwielbisz. Amen. Halleluja. To jest może słowo dla ciebie. Dlatego, że Bóg jest Bogiem miłosiernym. Bóg jest Bogiem, który chce jak najlepiej dla ciebie i dla mnie. On chce wyrwać ciebie z każdej niedoli. On chce wyrwać ciebie z każdego ciężaru. Halleluja. Święta krew Jezusa odkupiła nas od przekleństwa grzechu. Amen.
I to jest wspaniałe, że to właśnie Jezus Chrystus odkupił nas. To, co czekało na mnie, to, co słyszeliśmy tydzień temu, czekało na mnie przekleństwo, czekało na mnie śmierć, ale On to wziął na siebie. Wiecie, ja kiedy mam takie chwile zawahania, kiedy mam różne myśli przychodzą do naszego życia, a macie na pewno też takie, to wtedy zamykam oczy i moją wyobraźnią idę na Golgotę. Idę do Getsemane. Tam, gdzie Jezus Chrystus modlił się. Kiedy chcę coś zrobić, a wiem, że Bóg chce inaczej i miałbym być nieposłuszny Jego słowu, to idę do Getsemane. Tam, gdzie On musiał przyjąć wolę Ojca. On by wolał ominąć ten kielich. Wiedział, jak to jest ciężkie dla Niego. Ale modlił się i pot Jego był jak pot krwi. Krew z potem razem kapała z Jego skroni. Wiecie, i On powiedział, Boże, ja to zrobię dla nich. Z Twojej wielkiej miłości, z mojej wielkiej miłości zrobię to dla nas. Zrobimy to dla nich. Zrobimy to, aby oni mogli być bliżej nas, aby byli razem z nami. Abyśmy znowu odzyskali społeczność. Abyśmy odzyskali, aby mogliśmy zasiąść razem przy wieczerzy. Abyśmy razem do tego stołu mogli zasiąść, bo nie ma innej drogi. I Pan Jezus to zrobił. A wiecie, kiedy mam chwilę, kiedy moje życie jakieś jest zmartwione, smutne, to idę na Golgotę. Tam, gdzie Jezus Chrystus, gdzie każda Jego kropla krwi wylewała się za moje grzechy, za moje ciężary, za moje zmagania, za to, co ja bym musiał wziąć na siebie i nie dałbym rady. Czekała nas śmierć, ale Jezus Chrystus wziął to na siebie. Halleluja. Wiecie, kiedy przyjąłem Jezusa Chrystusa, byłem bardzo młody. I nie dlatego, że bałem się śmierci, nie dlatego, że ktoś powiedział, że jest piekło, niebo i jeżeli nie przyjmiesz Jezusa, pójdziesz do piekła. Nie dlatego przyjąłem Jezusa Chrystusa. Ale wiecie, to, co próbowałem ułożyć przez długi czas w moim życiu, On zrobił w jednym momencie. On pokazał mi to, że Jego miłość jest ponad wszystko, co ja próbuję ułożyć. Jego miłość potrafi to wszystko załatwić. W Jego miłości mogę się schować. W Jego miłości mogę przeżyć życie, które jest pełnym życiem. Halleluja. Wiecie, kiedy wezwanie było, to nikt nie powiedział, że pójdziesz do piekła, jeżeli nie przyjmiesz Jezusa Chrystusa. Też tak można. Ja się śmieję kiedyś z moim przyjacielem, mówiłem, że najbardziej lubię na drodze te znaki, które są w środku białe, dookoła czarne i przekreślone na czarno. Kiedy nie ma ograniczeń już. Najbardziej te znaki lubię. Wiecie, my mamy różne zakazy, różne. Ja sobie taki w moim życiu robiłem, już jako dziecko, już jako nastolatek. Wiedziałem, że tego mi nie wolno. Miałem problemy z moim nadpobudliwością. Kiedy ktoś mi coś tylko powiedział złego, to potrafiłem wyżyć się i niesamowicie wszystko, co przyleciało. Nie umiałem sobie z tym dać rady. Potem mnie sumienie gryzło, potem nie wiedziałem, co zrobić ze sobą. Gdzieś tam się chowałem, gdzieś się biczowałem. Jakoś to nie umiałem poukładać, ale wiedziałem, że nie dam z tym rady. Po kilku razach próby, kiedy chciałem się jakoś tak załatwić tę sprawę, to na nowo wracało, z powrotem. I wiecie, On to zrobił w jednej chwili. On to zrobił w jednej chwili. Ja nawet podchodząc do tego stołu, nie wyobrażałem sobie, że tak wielkiej miłości nie mogę nigdzie indziej znaleźć. Ale tak się stało. Halleluja. Pamiętam ten dzień, kiedy przyjąłem Jezusa Chrystusa, kiedy powiedziałem, Boże, co ja Ci mogę dać? Ja Ci mogę dać tylko te moje wady, te wszystkie moje grzechy. Wszystko to, co jest najgorsze, mogę Ci dać. Ja nie mam nic, co bym Ci zaoferował. Widziałem tylko wielką Bożą miłość. Widziałem to, że On, ja nie potrafię nic zrobić, nie mogę nawet nic zrobić, a On mnie tak bardzo umiłował, że On jest w stanie przebaczyć moje grzechy, uczynić mnie nowym człowiekiem, uczynić mnie nowym stworzeniem. I mało tego, On chce zaprosić mnie do stołu i dać mi swoją obfitość, na którą nie zasługuję w ogóle. On to w jednej chwili zrobił. Halleluja. I to, co nigdy bym nie był w stanie zrobić, On to uczynił przez krzyż Golgoty, przez krew Jezusa Chrystusa. On to uczynił w okamgnieniu. Halleluja. Taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg. Zechciejmy przyjść do Niego dzisiaj na nowo. Zechciejmy przyjść do Niego dzisiaj na nowo. Wiecie, niezależnie w jakim pozycji jesteś, nie wiadomo w jakim miejscu jesteś, chciej na nowo patrzeć się na miłość Ojca, na miłość Jezusa Chrystusa. Może nie patrzmy tak bardzo na tę drugą stronę, patrzmy na to, jak On nas bardzo umiłował. Wiecie, w jednym tutaj następnym słowie Pan Jezus powiedział takie słowa, że nikt nie może iść za mną, jeżeli nie ma w nienawiści ojca, matki, żony, męża. Nie jest mnie godzien, jeżeli nie. Na pewno Pan Jezus nie namawiał do nienawiści. Ale wiecie, tutaj jest miłość, przedstawiona jest miłość. W tej przypowieści jest tak jakby odwrotność miłości.
że w porównaniu nasza miłość do Boga powinna wyglądać tak jak nienawiść do tych wszystkich innych rzeczy, osób. Kiedy kochasz Go ponad wszystko, jesteś w stanie zostawić wszystko. Jesteś w stanie zostawić najważniejsze rzeczy. Jesteś w stanie zostawić, ja wiem po sobie, jestem w stanie zostawić wszystko, aby być z Nim, aby spędzić z Nim, aby wysłuchać Jego słowa, aby siąść z Nim razem do stołu. Amen? I to robi miłość. My możemy napominać, my możemy nasze życie biczować, my możemy się dyscyplinować, powiedzieć, bo tak trzeba, bo tak należy, tak porządni ludzie robią i tak trzeba, ale nic to nie zastąpi miłości. Kiedy Go pokochasz, kiedy znajdziesz z Nim czas, kiedy rozkochasz się w Jego obecności, w Jego obietnicach, to nic nie zastąpi tego, każdą inną rzecz potrafisz zostawić. Potrafisz zostawić wszystko i pójść z Nim na społeczność. Pójść z Nim porozmawiać, być razem z Nim, wykonać Jego wolę. Amen? Dlatego tak bardzo, bardzo ważna jest miłość. Jeżeli będziecie mieć czas, a macie na pewno czas, w waszych domach, to zapraszam, abyście przeczytali tę lekturę, 14 i 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Jest bardzo, bardzo bogaty. Pan Jezus tam siedzi w domu faryzeusza i mówi podobieństwa, które są tak cenne i tak bogate dla nas. I On przedstawia serce, miłujące serce Ojca do ciebie i do mnie. On przedstawia, kim jest Ojciec. W przenośni, używając człowieka, Ojca, kobiety. Przenośni pokazując. Wiecie, my tak bardzo lubimy mówić o tych rzeczach gorszych. Nie wiem dlaczego. Człowiek jest taki chyba już tak stworzony, że lubi mówić o tych gorszych. Ale doskonała miłość zakrywa, doskonała miłość uwalnia cię. Doskonała miłość. Dlatego ja wam proponuję, zechciejmy się razem wszyscy zagłębić w Bożą miłość, w Bożą obecność, a te inne rzeczy będą nam bardzo łatwo przychodzić, aby z nimi rozprawić się. Amen? Halleluja. I wiecie, ja przypominam sobie takie spotkanie kiedyś, kiedy byliśmy w młodzieży. To był Sylwester, był spotkanie sylwestrowe i młodzież miała zorganizować jako prowadzenie wszystko, całego Sylwestra. I chcieliśmy poprosić jako młodzież dwóch braci do usługi, krótka usługa. Młodzież to lubi testować usługujących i starszych, więc dlatego miejcie się na baczności. Ja zdradzę trochę te tajemnice, bo to pamiętam jeszcze. I wiecie, było dwóch braci, który jeden zawsze mówił o rzeczach negatywnych, o piekle, mówił o różnych rzeczach takich, które czyhają na człowieka, ostrzegał, był takim człowiekiem, który ostrzega, który pilnował, czuwał nad wszystkim. I wiecie, jeden był taki braci, a drugi był taki, który mówił tylko o niebie, o dobrych rzeczach, o błogosławieństwie. Mówił o tym, co najlepsze. Mówił tylko same najlepsze rzeczy. I wiecie, my żeśmy zrobili taki eksperyment. Powiedzieliśmy tak, będzie trwała 40 minut usługa i 20 minut ten brat, który mówił tylko o tych opiekle, o tym rzeczach, będzie mówił o niebie, a ten drugi, który zawsze usługiwał o najlepszych rzeczach, będzie mówił o piekle. Wiecie, jak wyglądało to spotkanie? Najpierw mówił ten, który miał mówić o piekle. Mówił tak, przez może 10 minut mówił. Przeczytał słowo, i mówi, zróbcie wszystko, żeby dostać się do tego drugiego miejsca. Nie godzi się nawet mówić o tym, co tam jest, ale zróbcie wszystko, stańcie na głowie, zróbcie wszystko, aby dostać się do nieba, aby być razem w obecności z Jezusem, bo nawet nie godzi się mówić o tej drugiej rzeczy. Przez 10 minut tylko mówił. A ten drugi brat, który miał mówić o niebie, przeczytał kilka wersetów o niebie i w kolei mówi tak, skoro mój brat nie dał rady tam dokończyć, to on może dokończyć. I wypełnił całe 40 minut. Nie mieliśmy wtedy odwagi przerwać. Wiecie, jesteśmy tak stworzeni, że kiedy zaprogramujemy się, nakręcimy się w jednym kierunku, to lubimy to, co jest, to co nam leży. Ale chcielibyśmy popatrzeć się na doskonałą miłość Ojca. Nawet jeżeli twoje serce jest przerażone i czasami się boisz, czasami przychodzi strach do twojego serca. Kiedy przychodzi bojaźń do twojego serca, że o, dzisiaj nie miałem czasu społeczności być z Bogiem. Porozmawiaj z Nim i znajdź tę społeczność. Znajdź społeczność i zrób to z miłości. Zechciej na nowo rozkochać się w Nim. Na nowo rozkochać się w Bożej obecności, w Bożej miłości. Ja bym chciał, abyśmy to słowo zapamiętali. I niech będzie napełniony dom mój. Bóg Ojciec, On kocha mieć pełny dom. On nie chce, aby w Jego domu były puste miejsca. Popatrzcie się, co,
jakie zadanie dał temu słudze. Mówi, idź na ulicę, wiesz, ile jest pustych miejsc. Mają być wszystkie zapełnione. Ja wierzę, że jeszcze były wolne miejsca. Ale on szedł i wszystkich z ulicy zgarniał. Zgarniał. Ktoś tam idzie, gada przez telefon, ma jakieś załatwienie, on go za rękę wziął, tam musisz iść. Na rozkaz. Wiecie, ktoś idzie po zakupy z listą zakupów, idzie, biegnie, jest bardzo zajęty, ma wyliczony czas, on go zgarnął i mówi, wiesz co, mój Pan mówi, musisz tam iść. Natychmiast. Bóg jest bardzo zainteresowany twoim sercem. Czasami jesteś tak zabiegany, jesteś tak zagoniony, ale On jest zainteresowany tobą. Nie myśl sobie, że On się odwrócił. Nie myśl sobie, że On odwrócił się. Wiecie, czas się zmienia, świat się zmienia, a nasz Bóg jest taki sam. Nasz Bóg jest taki sam. Halleluja, jak ja cieszę się, że On jest taki sam. Wiecie, my żyjemy w kraju demokracji i w naszym kraju jest prawie tak jak w zachodniej Europie, chociaż nie jesteśmy tak całkiem na zachodzie, bardziej może środkowa, wschodnia, ale dzieje się tak, że Bóg właściwie przestaje być potrzebny. Ludzie postrzegają, że Bóg przestaje być potrzebny. Przecież medycynę mamy na tak wysokim szczeblu. Medycyna jest tak wysoko postawiona. Przecież uzdrowienia już prawie, że nie są potrzebne, ludzie mówią. Jest niesamowicie rozwinięte. Dajemy sobie radę. Gospodarka, jest zapomoga, jest Unia, jest niesamowita jedność, jest wspólne konto finansowe, jest niesamowita gospodarka rozwinięta w tym kierunku. Przecież po co tu jeszcze pomoc biednym? I świat dąży w tym kierunku, żeby przysłonić ludziom obraz Boga. Ale my wiemy, że Bóg żyje. Halleluja. On jest wciąż ten sam. Śpiewaliśmy o tym. On jest wciąż taki sam. Jak ja się cieszę, że mamy Boga, że mamy Jezusa Chrystusa, że my mamy nadzieję w Nim. Halleluja. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kiedy mamy niepowodzenie, kiedy mamy... Coś się nam nie dzieje, możemy przyjść na Golgotę. Możemy przyjść na Golgotę i patrzeć w to miejsce, gdzie cierniowa korona wbijała się w skroń Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy mi nie powodziło się zbyt dobrze, to ja przyszedłem do Jezusa Chrystusa. Ja się modliłem, dziękowałem Bogu za Jego cierniową koronę. W Słowie Bożym znalazłem miejsce, że Bóg uwolnił mnie od przekleństwa grzechu. Halleluja. Że On uwolnił mnie od przekleństwa grzechu. Rozumiecie to? Że to przekleństwo, które miało na mnie spoczywać, że miałem żyć pod niepowodzeniem, miałem żyć pod ciężarem grzechu, miałem żyć pod chorobami i pod wszystkimi ciężarami, jakie tylkokolwiek są na tej ziemi. On mnie od tego uwolnił przez Jezusa Chrystusa, przez krew Jezusa Chrystusa. Korona cierniowa była ukręcona z cierni, wielkich cierni, wiecie, które obrazują ubóstwo, które obrazują niedostatek. Jest napisane, że będziesz pracował w pocie czoła, a ziemia będzie rodzić ci ciernie. Pan Jezus wziął tę koronę cierniową na swoją głowę. Te kolce wbijały się w Jego skroń, a krew kropla za kroplą wylewała się po to, abyś ty miał powodzenie w Bogu. Amen? Chciejmy wziąć na nowo Boże powodzenie. Chciejmy wziąć na nowo, rozkochać się w Nim. Rozkochać się w Bogu. W Bogu, który jest pełen miłości. W Bogu, który posłał Jezusa Chrystusa. Który odkupił nas z grzechu. Który nas wyzwolił. A jeżeli tego jeszcze nie przeżyłeś, to przyjdź i pokutuj i wzywaj imienia Jezusa Chrystusa. Wzywaj Go w dniu niedoli, a On cię uwolni. Ty Go uwielbisz. Halleluja. Amen. Dlatego chciejmy wziąć to Słowo Boże. Chciejmy zanurzyć się na nowo w Bożą obecność. Pomimo tego, co świat mówi. Świat mówi, nie potrzebujesz. Jest, wiecie, różne systemy są, które jak zastępują Bożą obecność. Są systemy, są różne poradnie. Wiecie, ja nie mam nic przeciwko poradniom, przeciwko lekarzom, przeciwko komukolwiek, ale wiecie, czasami się słyszy tak, że kiedy ktoś przyjdzie krzywy do poradni i powie, że mam problem, to mu powiedzą, musisz wyznawać, że jesteś prosty i będziesz prosty. Spotkaliście się z takim... Wiecie, mnie nie tak dawno bolało w plecach. Coś mnie tutaj złapało. Po raz pierwszy w życiu. I wiecie... Wiecie, ja wydawało mi się, że dam sobie rady, pracowałem, wyprostowałem się na ile się dało rady i chodziłem i udawałem, że jest wszystko w porządku. I kiedy tak chodziłem, taki lekko przykrzywiony, to Kuba, mój syn, przyszedł do mnie, poklepał mi po ramieniu i mówi, Janusz, nie udawaj, że jest wszystko w porządku, jak widać, że jesteś krzywy, chodzisz jak dinozaur. Wtedy sobie uświadomiłem, że to tylko ja myślę, że jest wszystko w porządku, a wszyscy reszta wiedzą, o co chodzi. I wiecie, dzisiaj jest tak, że mówią, że tylko mów, że jest dobrze, a będzie dobrze. Nie?
Ale wiecie, ja wam powiem, że jeżeli w Bogu znajdziesz źródło, w Bogu znajdziesz nadzieję, w Bogu znajdziesz zaopatrzenie, w Nim znajdziesz i położysz swoje życie, tylko wtedy możesz być szczęśliwym człowiekiem. Amen? Ja uczyniłem to bardzo dawno temu i nigdy tej decyzji nie żałuję. Wiecie, zastanawiałem się czasami, jak to powiedzieć, kiedy świadectwo mówi ktoś, kto się nawrócił jako młody chłopak, jak to może powiedzieć, że całe życie jest szczęśliwe? Przecież nie skosztowałeś niczego, co może być. Wiecie, to są tylko zastępstwa. Z tego, co słucham świadectw, ja mówię, Boże, jak ja Ci dziękuję za te naprawdę lata, jak ja Ci dziękuję za ten moment, kiedy Ty mnie wyrwałeś. To jest dokładnie tak, jakbyś przetrzepywał cały świat, że musisz znaleźć tego jednego tam właśnie, gdzieś on się zagubił, gdzie jeszcze nie skosztował tych wszystkich innych rzeczy, ani nie dał się upodlić. Dziękuję zawsze Bogu za to. Halleluja. I Ty jesteś dzisiaj w dobrym miejscu. Ja i Ty jesteśmy w takim miejscu, kiedy Bóg Ojciec nawołuje na nowo. Przyjdźcie na moją wieczerzę. Przyjdź na moją wieczerzę. Może byłeś, korzystałeś już, ale czasami czas oddali nas od Jego społeczności. Na nowo wróć. Jego stół jest zastawiony. On na nowo przygotował wieczerzę. Jest takie słowo, które mówi o wiecznym pobycie z Nim, z Jezusem Chrystusem. Wiecie, Pan Jezus powiedział tak. W domu Ojca mojego wiele jest mieszkań. Amen. W domu Ojca mojego wiele jest mieszkań. Idę przygotować wam miejsce. To jest niesamowite. Tam jest wiele mieszkań. Nie powiedział Pan Jezus, że jest ograniczona ilość. Tam jest wiele mieszkań. Tam jest bardzo wiele mieszkań. Tam jest ciągle miejsce, ciągle nowe miejsca są przygotowane. Ale Pan Jezus powiedział coś szczególnego. On zna Ciebie i mnie osobiście. On zna Ciebie i mnie i wiemy, jakim jesteśmy, jakie mamy upodobania, jakie mamy marzenia. I On powiedział specjalnie dla Ciebie, idę przygotować miejsce. To nie będą mieszkania w surowym stanie. Ja mówię przenośni, bo nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie miejsca jako mieszkania. To nie będą mieszkania w surowym stanie i jeszcze gniazdka trzeba poprzykręcać, pomalować trzeba, położyć tapety, położyć podłogi, przyjść. Ale Pan Jezus powiedział osobiście, idę wam przygotować miejsce. I wiecie, my już z naszych ciał będziemy tam wyrwani. Będziemy zupełnie inaczej. I pewien człowiek, który tam był przez kilka minut, powiedział, że nie chciał wracać z powrotem. Mówi, Boże, jak ja się cieszę, że ludzie wierzący nie widzą tego miejsca, bo już by nigdy nie chcieli tutaj na ziemi nic zrobić. Staliby się leniami na całe życie. Leniuchami. Dlatego chciejmy w nadziei żyć, że to, czego oko nie widziało, to, co nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, Bóg Ojciec przygotował dla nas, a Pan Jezus powiedział osobiście dla was przygotuje to miejsce. On Ciebie zna po imieniu, On Ciebie zna od urodzenia, On wie, co Ty lubisz, co jest Twoją pasją, On wie dokładnie, zna całe Twoje życie. I On idzie przygotować Tobie specjalnie miejsce. Ja nie chcę nic więcej powiedzieć, ale Bóg Ojciec nadal czeka z ramionami otwartymi na Ciebie. Nadal czeka na Ciebie. Halleluja. Kiedy wydaje Ci się, że z takiego człowieka jak ze mnie już nic nie ma, tyle razy może przychodziłem do Niego i znowu Go zawiodłem. Ja już nawet nie podniosę oczy do góry. Na nowo Bóg otwiera ramiona. On Ci nie da dopowiedzieć nawet. Mówi, zechciej tylko przyjść. I wybiegnie Ci na spotkanie. To jest Bóg Ojciec. Takiego Ojca poznałem mając 11 lat temu. Takiego Boga poznałem mając 11 lat temu. Ja Go nie prosiłem o to, a On mnie uzdrowił. Nie wiem, czy mówiłem wam o tym. Przyszedłem z bólem gardła na spotkanie i chciałem tylko, żeby Bóg uporządkował moje życie. Chciałem Go poprosić o nowe narodzenie. Chciałem Go poprosić, żeby oczyścił mnie z moich grzechów, żebym więcej nie musiał swoimi siłami próbować się stawać dobrym człowiekiem. On to uczynił w mgnieniu oka. A przy okazji uzdrowił moje gardło. Ja przyszedłem do domu, dopiero się kapłem, że nie boli mnie gardło. Wiecie, wcześniej chorowałem praktycznie 5 dni w tygodniu. Gardło bolało mnie i bolało. To była świetna wymówka, żeby do szkoły nie iść. Ale ja chciałem do szkoły, ja lubiłem do szkoły chodzić. Ale gardło bolało. I wiecie, kiedy On mnie uzdrowił, dopiero nie tak dawno temu powtórzył się mi ból gardła z mojej winy, kiedy zaniedbałem. Ale przeprosiłem Boga za to. Znowu się cieszę zdrowiem. Wiecie, Bóg jest przyjacielem, który chce być razem z Tobą. Ja Go nie prosiłem o uzdrowienie, On to zrobił. Ja Go nie prosiłem o wiele, wiele rzeczy, które mam dzisiaj,
A on to zrobił. Ja nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale on ten stół jakby jeszcze wyposaża, jeszcze dokłada, jeszcze bardziej, jeszcze dostawia. On mówi, wieczerzę niesamowitą przygotowałem, zechciej przyjść. I kiedy przychodzę, jestem zaskoczony. Jestem, Boże, kiedy ja zasłużyłem chociaż na jedną część tego? Czy ja w ogóle zasłużyłem na cokolwiek? To jest właśnie łaska. To jest łaska Boża. Nie zasłużyłeś i nie zasłużyłem na nic. Zasłużyliśmy na śmierć, a On nas obdarował życiem, On nas obdarował bogactwem, On nas obdarował wspaniałymi rodzinami, obdarował nas pracą, obdarował nas wszystkim, co jest dookoła nas. A ponadto wszystko jeszcze powiedział, u mojego Ojca jest wiele mieszkań i pójdę i przygotuję specjalnie dla was miejsce. To, co najbardziej lubisz w życiu, tam będziesz miał w swoim mieszkaniu. To, co najbardziej lubisz. To, do czego najbardziej tęsknisz. Może to jest całe marzenie twojego życia i nigdy się nie spełni, ale tam będziesz to miał. Tak Pan Jezus obiecał. Słowo Boże jest pełne obietnic Bożych. Chcieliśmy się na nowo zakochać w Nim. Chcieliśmy na nowo otworzyć nasze serca szeroko i powiedzieć, Boże, chcę na nowo wrócić do Ciebie jako ojciec syn, jako ojciec córka. Chcę na nowo nawiązać relacje z Tobą. Nawiążmy relacje z Nim i chcieliśmy się rozkochać w Bogu. Halleluja. To jest lepsze niż bać się ostrzeżenia. To jest lepsze niż cokolwiek innego. W doskonałej miłości nie ma bojaźni. Kiedy kochasz, nie boisz się niczego. Halleluja. Kiedy kochasz Boga, kiedy rozkochasz się w Nim, nie boisz się ani tego, że przyjdzie choroba. Nie boisz się tego, ani że przyjdą ciężkie czasy. Nie boisz się i w ogóle nie myślisz o takich rzeczach, dlatego że korona cierniowa była wbita do głowy na skroń Jezusa Chrystusa i twoje myśli są uwolnione. Ty możesz myśleć o Bożych rzeczach, o dobrych rzeczach. Halleluja. Nawet w tych ciężkich sytuacjach, kiedy boli, nawet w tych ciężkich sytuacjach, kiedy jesteś zraniony, zraniona, możesz myśleć przez krew Jezusa Chrystusa, przez Jego cierniową koronę, która była wbita, możesz myśleć o tym, co najlepsze, o tym, co w niebie. Halleluja. Myślcie o tym, co w niebie, nie o tym, co na ziemi. Amen. Halleluja. Bóg Ojciec jest zainteresowany Twoją osobą. Ja to tylko ujmuję słowami człowieka. On jest bardzo zainteresowany Tobą. On się rozkochuje w Tobie. On się rozkoszuje Twoją obecnością. On dla Ciebie wszystko. I niech będzie zapełniony dom mój. Niech go nie zabraknie. Niech nikogo nie zabraknie w moim domu. Amen? Halleluja, halleluja. Niech to zadanie domowe będzie w naszych sercach. Niech Słowo Boże zagości i niech na nowo rozkocha Boga, a nas w Nim. Halleluja. Nas w Bogu. Amen? Niech was błogosławi. Amen.